Trenerze, parę słów po tym meczu prosimy. No na pewno ciężki mecz, raz, że warunki pogodowe były takie, a nie inne. Teraz piękne słońce, ale przed meczem i w trakcie pierwszej połowy mocno padało. Boisko było trudne dla obydwu zespołów. Dużo zdrowia obydwa zespoły zostawiły. No i po takim meczu walki remisujemy. Aczkolwiek szkoda, bo mieliśmy, wydaje mi się, lepsze sytuacje niż Podlasie. No właśnie, byliście stroną przeważającą, przynajmniej w statystykach. No i żal tych sytuacji, szczególnie z końcówki pierwszej połowy, gdzie te dwa celne strzały mogły znaleźć drogę do bramki. No doświadczony bramkarz też im pomógł, na pewno. A druga sprawa, no nam brakło pewno i trochę szczęścia, i umiejętności, i spokoju pewno pod bramką. Tak jak mojemu młodemu zawodnikowi w końcówce meczu, gdzie miał ładnie wystawioną piłkę, nie trafił. No ale takie rzeczy się zdarzają. To są młodzi ludzie, jeszcze się uczą. Mam nadzieję, że będą wyciągać wnioski i będzie ta ich jakość piłkarska rosła. Jak według trenera przebiega budowa tej drużyny, scalanie, wprowadzanie pomysłu taktycznego? No i czy już to jest efekt finalny, czy jeszcze prace trwają? Znaczy w ogóle no, to jest proces, więc to będzie trwało i trwało. Trzeba być zadowolony. Po tym okresie, który teraz szósty mecz, kończymy szóstą kolejkę, mamy 7 punktów. Może ktoś powie, że to nie za dużo, ale biorąc pod uwagę te nasze rotacje w okresie letnim, gdzie doszło 11 nowych zawodników, trzeba być zadowolony. Panie trenerze, jeszcze zapytam o doping, bo dzisiaj było dużo kibiców, dużo gości z Zabrza. Jak to wpływa na odbiór meczów przez piłkarzy i na ich zaangażowanie? No wydaje mi się, że było widać. Było widać, że kibice nas nieśli, bo dążyliśmy do tego strzelenia bramki. Pracowaliśmy bardzo solidnie. Widziałem po chłopakach w szatni, że solidnie zmęczeni. No i tak trzeba. Do takiej publiki warto pobiegać. Panie trenerze, dziękujemy i życzymy powodzenia w kolejnych meczach. Dziękuję, do zobaczenia.